Kolejny gość, tym razem online, bo na łączach razem z nami Manfred Potyka. Witam cię serdecznie. Halo. Słuchaj, przez ostatnie tygodnie naszego programu cały czas kręcimy się wokół Benefisu, czyli człowieka, który jest ci bardzo dobrze znany, kumpana twojego, można powiedzieć, Edka Sikory. Jak to z początku waszej artystycznej tej drogi były? W których latach w ogóle to się wszystko zaczęło? Czyś ty w ogóle przewidywał, że Edek jakiekolwiek teksty kiedykolwiek będzie pisał? Ja myślę, znowu już chyba 40 lat, jak powiem, nie? Jeszcze jak w Polsce mieszkałem, to mieliśmy też taki band, nazywał się Jojo Band. Ja wiem, że... Jojo się nazywali mnie, ja. Ja wiem, że Edek pisał teksty, bo Edek był w kapeli Bez Szefa, w zespole Bez Szefa. Ten zespół się jakoś rozpadł, nie wiadomo czemu, znaczy ja w sumie tak nie wiem. Edek by musiał powiedzieć. No i my Edka wciągnęli do naszej kapeli i tak my zaczęli grać. Jego piosenki, które on tam stworzył Bez Szefa, nie? A z tymi tekstami, że on ma taki talent, to że się może dopiero tutaj w Niemczech, ja go zaproszałem do siebie na odwiedziny. I Edek, muszę tak opowiedzieć taką historyjkę mało, był u mnie mój brat, zapalony wędkarz, który nie o rybach opowiadał. Edek poszedł na chwilę do ubikacji i przyniósł tekst, jada na rybę. To było takie zaskoczenie, bo to fajny tekst w obejrzeniu. I tak zaczęliśmy robić te numery. No Edek, to pisz te numery, to go dojadam kupa pomysłu, no to będę to pisz, nie? Wtedy było tak, jeszcze muszę powiedzieć w Polsce, że my z powodu tej śląskiej gadki albo śląskiego akcentu daleko my nie doszli, nie? Były to inne czasy. Ja nie wiem. Ale jak pierwszy raz widziałem Gońców, nie? Mówię Edkowi, Edek, obej się, oni po grońsku śpiewają. Co, oni nie mogą mnie po śląsku? I tak się to tak jakoś zaczęło, tak, w ten sposób. Początek już znamy, klachać dalej zaraz wydymy, no bo przecież kto jak nie kumpan może najlepiej Edka znać. Zakochany jestem w tobie, moje serce płonie co dzień. Zanim płomień zagaśnie, zdecyduj się. Manek, a powiedz mi, czy pamiętasz okoliczności, w jakich żeście się poznali z Edkiem? Ja? Edek pracował, my byli małolaty, to 20 może mniej. Myśmy mieli taki zespół, nazywał się Kontra, a Edek już był dosyć tam wysoko, z tym Bez Szefa. Już byłem nawet na koncertach, gdzie Edziu grał. A Edziu potem pracował w takim ZSMP, takie coś było, Wydziale Kultury. I tak my się tak spotykali, bo my jak my nas zaczęli grać jako band, to my tam byli też, powiedzmy, musieliśmy się do związków do tych zapisać, do tego, żeby brać udział w Wilkasach na przykład, nie? I tak my się poznali. Na Wilkasach oczywiście już był bardziej kontakt bliski, nie? A powiedz mi, nie nerwuje cię taka sytuacja, że twój przyjaciel pisze teksty do innych artystów, a potem z tych tekstów powstają naprawdę takie fest perełki szlagerowe? Nie, no niczemu. No wiesz, no bo tak... Tego czyż nie jest taki trochę zazdrosny o to, nie? No. No widać, jaki facet ma talent, nie? Oczywiście wszystkie piosenki, które by pisał na przykład do nas, tylko to by nie pasowało. Są tematy, o których właśnie można śpiewać, a są też takie tematy, o których Edmansi nie zawsze chcieli śpiewać. O Edmansach za chwilę, no bo przecież z drugą częścią tego zespołu cały czas klachamy. Kochaj mnie, póki ja nie wypalę się. Albo powiedz mnie, to jest większe zło. To Manek, teraz troszkę o tym, co żeście stworzyli razem, czyli zespół Edmans. Pamiętasz taki szlagier w całej waszej twórczości Edmansów, że jak żeście go grali, śpiewali jakaś podczas prób albo spotkań, go docie ja. To będzie szlager, to będzie hit, a potem się okazało, że ludzie tak nie bardzo im się to podobało. Muszę powiedzieć, niekiedy byłem zaskoczony, jak mi grali, że ludzie nawet to znają, co my śpiewali. Z tym, że jak ci to powiedzieć, my nigdy nie pisali piosenki, żeby były na przykład przebojami. To było, do mnie to było bardziej kabaretowe, wiesz, a to co Edziu pisał, to było znaczy się w sumie jaja. Ty poważniejsze piosenki, to myślałem, okej, tam kochaj mnie, albo co, to może będą jakieś szlagiery, nie?
ale jak zauważyłem, ludzie nie słuchają tekstów. Tak zauważyłem, bo tam przykład Jana na ryby, tam ci dużo pisze, dużo jest opowiadania, nie na przykład, nie w tych tekstach. A powiedzmy, czemu musi mieć krótki tekst, do powtarzania, żeby szło razem śpiewać, nie? Nigdy nie myślałem tak, że będą jakieś przeboje, okej, okay, jadę na ryby. W ogóle nie myślałem, ale zrobił się jakiś taki przebój, nie? Wszyscy znają, jadę tam. No tych przebojów w waszym wykonaniu jest zdecydowanie też więcej, ale jest coś w tym, co godasz, że musi mieć taki krótki tekst, bo większość chyba ludzi, jakbyśmy im powiedzieli jada na ryby, to będzie pamiętało ino ten początek, jada na ryby. Ja. I tyle, nie? No to właśnie, reszta nie znają. Powiem, do dzisiaj gromczy te imprezy i ludzie się wypytają, a za mną jada na ryby, bo za mną jada tam, nie? Jedni tam mają inne swoje faworyty, na przykład Ola. Już muszę zagrać niekiedy, nie? Bo żona ma na przykład Ola na imię. Znaczy ludzie znają, nie? Ludzie znają, ludzie chcą posłuchać, ale ludzie chyba bardziej znają właśnie te piosenki, które były takie trochę tego szpasu miały w sobie, nie te poważniejsze. Ja o tym właśnie powiedziałem, że te kabaretowe takie bardziej, co my zawsze wiadomo, nie? To co ludzie opowiadał zawsze, jakby mieli na przykład jakiś recital i ludzie opowiadał, jak to się stało, albo na przykład do tej piosenki, co będzie, nie? To bardziej tak kabaretowo. Dobrze, do tego tematu Edmansów wracamy już za chwilę. Kochaj mnie, życie ma tylko wtedy sens. Przyjdzie taki dzień, gdy zrozumiesz to. Słuchaj, teraz chciałbym się troszkę odnieść do tego waszego dwupłytowego albumu z 2009 roku. Tam jest dosyć dużo fajnych szlagrów, ale na płycie numer jeden jest szlagier o nazwie Milion. I ponoć fragment tego tekstu to jest fragment z twojego życia, bo ponoć przez chwilę żeś był milionerem, chciałeś, żeś się nowo baba sprawić, na kopalni zwolnił żeś kierownika, a i tam takie różne rzeczy się działy. Ja. Tydzień czasu byłem milionerem, ja. Tydzień czasu. Ja, to znaczy się, wiesz, ja pracowałem jako kierowca i woziłem w sumie szefa zaopatrzenia kopalni, także miałem dużo czasu. I sprawdzałem, bo to był pikarski to, tak? Sprawdzałem właśnie wyniki i to wszystko, jak to leci, nie? No i kiedyś właśnie wygrałem, znaczy w niedzielę wieczorem mówili, jakie są wyniki. Był pełny oczywiście. Ja sobie tak wyobrażam, 1 600 000 była wygrano taką średnio zawsze. Najmniejsza wygrana była 800, to już to wszystko miało opanowane, sprawdzone zawsze. No i oczywiście zaczęli mi pić, nie? W tym sam dzień do nocy polecieli mnie do Edka, ale mówię, tu macie na taksówki, weźcie się wolne, bo dopiero za tydzień czasu mówili, jakie są wyniki, wtedy jeszcze nie było komputerów. I oczywiście powiedział szefa, zwolnić z kopalni, nie? Nawalony, mówię, no okej, ty jesteś zwolniony, ale na razie tydzień urlopu. To się okazało po tygodniu, że było 144 wygrane. I przypadło 44 tysiące przypadło na wygraną, tak dla mnie 40 tysięcy przepili, a 4 tysiące przestało. Oczywiście potem musiałem chodzić na popołudnie do roboty, co mi w ogóle nie pasowało. Bo jak gruszka pyli, to robisz pół popołudniu, nie? No i musiałem się sam zwolnić. Ale powiem ci, jak się... Bo mało kiedy można kogoś zapytać o to, ale jak się czuje człowiek, kiedy myślisz, że ma ten milion, że teraz to już... No ja wtedy to wiesz, że miałem lotkę, czy nie wiem, że miałem 22, 23. Jak się czuję, to się czujesz wygrany, nie? Ja ty jeszcze pomyślisz, że najmniejsza wygrana była 800, to co tam może się stać? Tak. Cały świat jest mój. Ja. Powiem ci, ja ta historia kilkakrotnie słyszał i... Nie do końca to wierzę, że to jest prawda, ale jak słyszę od ciebie, że ty to potwierdzasz, że to jest prawda, no to powiem ci, jest rzek pod wrażeniem. Ja. Znaczy się dlatego już chyba nie gram tatka, wiesz, bo w sumie... Obraził się. No można powiedzieć, bo nie znam nikogo, wiesz, kto wygrał. A tyle ludzi znam, wiesz, a nie znam nikogo, kto wygrał. A wygrywają co tydzień. Ponoć. Dobrze. Za chwilę wracamy do dalszej części rozmowy. Ciekawe, czy wśród naszych widzów jest ktoś obrażony na to lotek, nie? Zakochany jestem w tobie, moje serce płonie co dzień, zanim
Po leku się będziemy żegnać, po leku będziemy przechodzić do dalszej części naszego programu, ale jeszcze chciałbym, co byś mógł, może nie tyle co podsumować, ale jak byś opisał Edka swoimi słowami? Jaki to jest człowiek? Edek jest strasznie spokojny, więc ja też taki spokojny nie jestem jak Edek, ale Edek jest spokojny. Nigdy mnie to wkurzało, że taki spokojny. To nie powiedział, nie mógł powiedzieć, ej, się niekiedy wkurzył, na przykład na tego naszego, co nam, ten, jak się to mówi, płyta nasza wydał, nie? No, nie będę tam nazwiskami mówił, ale ja byłem strasznie na niego zły, Edek znowu nie, ale to wszystko spokojnie był. Edek jest strasznie spokojny człowiek, nie? A jakby powiedział, że poprosiłby cię, żebyś dokończył zdanie, jakby powiedział Edek Sikora to? Edek Sikora to żeni? Dobrze. Słuchaj. Tak, jak tylko widzę te teksty, ten kawa sypiam, to jak ja bym na przykład miał tak teksty pisać jak jedzie, to ja nie wiem, to mam już 50 płyty zrobione. Mogłoby tak być. Nie żałujesz trochę tego, że ten temat takich tych Edmansów troszkę to się wszystko rozstrzeliło? Ja, w sumie ja, bo każdy mi tego, bo co wy to robicie? Ja na przykład teraz pracuję i jak ktoś się dowie, że coś robi, znalazł mnie w internecie, to mówię, co ty to robisz? A nim... Powiedz mi, to Niemcy mówią, nie mówię o Polakach, mówię o Niemca, nie? Ja mnie tam znajdzie kiedyś tam, widział, słyszał, mówię, a co ty to robisz? A nie myślałeś o tym, że dzisiaj w dobie internetu i tego, jak to wszystko idzie zrobić online'owo, żeby zacząć jakby odświeżać ten temat Edmansów? Cały czas, ja. Cały czas, ja teraz robię na nową płytą. Co chodzi, jeszcze napisał teksty i mówię, jest na tapecie, tam będzie może 10-15 numerów. Tylko czasu niekiedy ja mam czas, to robię, wiesz jak, nie? Ale już przy końcu myślę, że na drugi rok będzie coś nowego na pewno. To jest bardzo dobra wiadomość, bo fanów Edmansów nie brakuje, więc na pewno już teraz się cieszą. Za chwilę wracamy do dalszej części rozmowy, będziemy po leku się żegnać, będziemy kończyć. Przyjdzie taki dzień, gdy zrozumiesz to. No to teraz, słuchaj, jakże kiedyś z Krzysiem Respondkiem, że godał, to on powiedział, że jak się sum nie pochwolisz, to cię żaden nie pochwoli. To chciałbym, żebyś się ty teraz tak troszkę pochwolił. Jakbyś mógł tak z tej całej waszej twórczości Edmansowej wybrać jakiś jeden numer, jedna piosenka, za którą chciałbyś się przyznać, no powiedzmy, śląskiego Oscara. Jako to by była piosenka? Możesz nawet zaśpiewać. Z tego jest tak dużo, że wiesz, ostatnio, że te numery składam, to było ponad 50 piosenek. Man, bym musiał te tytuły teraz oglądać wszystkie, to bym ci może powiedział, ale... Ale jest taką na przykład, Kero, lubisz sobie pośpiewać sumty. Znaczy, do mnie taki faworyt to jest Kochaj Mnie, nie? Czyli... Taka fajna piosenka, Kochaj Mnie. Man, tyle piosenek, czy... Czyli jednym słowem, nie są to piosenki... Przyjaciel mi się bardzo podobał, wiesz jak... Wszystko mi się podoba, kochaj mnie, przyjaciel. I z czego tu wybrać, powstaje taki dylemat. Bo z tego co widzę, to nie są, nie postawisz na piosenkę, która jest taką właśnie kabaretowo i no już bardziej taką poważną. Dobrze, no to poważnie się zrobiło, ja się będę już po leku żegnął. Dziękuję ci bardzo za to, żeś znowu do nas chwila czasu. Jest mi niezmiernie miło, no bo przecież to druga połowa zespołu Edmans. Wszystkiego dobrego, trzymaj się tam. Pozdrawiam Edka, życzę mu dużo zdrowia i dalej to. Panie, panowie, no a my już dalej lecimy z naszym programem. To w dziesiątka przecież czeka.